mieliście tego powrót, więc macie ponad 80 tysięcy wyświetleń i blisko 7000 łapek w górę. No nieźle, moi drodzy, ale mam nadzieję, że pod tym odcinkiem, pod kolejnym odcinkiem z losowania drużyny przez FIFA nie będziecie dłużni i też zostawicie tego przysłowiowego kciuka. A teraz już ruszajmy. Losowania, najpierw kraju, później ligi, a na koniec drużyny. Tak więc raz, dwa, trzy, Chile. I w Chile mamy tylko jedną ligę. Ciekawe, czy tutaj jest w ogóle jakaś taka... No, najwięcej to jest tutaj 3,5 gwiazdki, ale zawsze jest to jakaś szansa, tak więc moi drodzy, spróbujmy. Raz, dwa, trzy. Universidad de Concepción, to jakiś uniwersytet chyba, no nie wiem, no w każdym razie to jest nasz pierwszy zespół dzisiaj. Okej, to teraz klasycznie wybrać jak najszybszych zawodników, tylko problem jest taki, że jak nawet w mojej drużynie nie mają zdjęć, okej, ten 80 tempa nie jest najgorzej, ale przede wszystkim mnie interesuje napastnik. Napastnik nie jest szał... O, no ten kolega, jeszcze masz jakieś gwiazdki sztuczek? Nie masz gwiazdek sztuczek, ale to nic nie szkodzi, zobaczmy sobie następnego. Ten nie jest jakiś super szybki, gwiazdek sztuczek też nie ma. Ten ma 4 gwiazdki sztuczek i jest całkiem okej. Na napastnika się zdecydowanie nada. To teraz lewe skrzydełko by się przydało obstawić. Ten ma tutaj tak 70-78 tego tempa. Nie jest najlepsza statystyka, ale chyba go tutaj... Nie, zmieniać go nie będę. Benitez 4 gwiazdki sztuczek. Ewentualnie na środku pola możemy coś pomieszać. Bo tutaj, z tego co widzę, to by się nawet przydało, bo tutaj są troszeczkę trupy na obronie. Więc Fritz po prostu tutaj wyląduje, a zamiast Lepe wróci tutaj Martinez. Dobra, ja to zaraz wszystko ustawię, zresztą zobaczycie cały skład na koniec. O, środkowi obrońcy są w miarę szybcy, to jest dobrze, ten następny też ewentualnie mógłby być zmieniony, sekunda. Munoz, Ponce, Flores. O, Flores może skoczyć sobie na bok w sumie, bo ten tutaj nie jest najszybszy. A zamiast tego gagatka sobie damy mimo wszystko jakiegoś środkowego obrońcy, tylko kogo? O matko boska, tutaj nie ma szału, jeżeli chodzi o tempo, ani trochę. Ani trochę, chyba będziemy grać z tym gościem, który miał 67. To brzmi jak dobry plan. Okej, to może być ciężkie zadanie. Okej, trzecim razem też nie wyszło, spróbujmy. Za czwartym razem, jak znowu nie wyszuka, to będzie troszeczkę przypał. Do trzech razy sztuka. Jak za trzecim razem znowu nam nie wyszuka, no to chyba niestety będziemy musieli sobie zmienić ten zespół. Nie jest nam dane zagrać Université Concepción. Uuu, mamy, moi drodzy, czyli jednak będzie nam dane zagrać, tylko pytanie, jaki przeciwnik... Ule mu to siadło, prawie jak mi na orliku. Pytanie, jaki będzie przeciwnik, bo znając życie, tak czy siak będziecie pisać, że Nexion ustawiłeś sobie tak, żebyś znajdował tych wszystkich przeciwników z takimi najsłabszymi ocenami, a tak nie jest. To zresztą widzieliście, swoją drogą. Jak zresztą zauważyliście, ostatnio wszystkie materiały są nagrywane w podobnej formie. A to jest z prostego powodu, bo ja aktualnie sobie siedzę w Bułgarii. Opalam się na plaży. Zresztą sprawdźcie sobie na fanpage'u. A te materiały są nagrywane do przodu. No i fajnie. No i w Bułgarii sobie siedzę i mam 20 urodziny i sobie piję drineczka na plaży i się sobie z Natalią balujemy, a wy oglądacie odcineczek i myślę, że jest wszystko spoko. Pozdrawiam ze słonecznej plaży, na której jest 30 stopni, a wy siedzicie się sobie na uczelni, czy w pracy, czy w szkole. Wiem, że mnie nienawidzicie, no ale... No trudno! Jak wy mieliście wakacje, to ja wtedy siedziałem tutaj i robiłem nowe materiały. Wszystko było robione. Teraz przyszła na mnie kolej. O, no i dobra, fajnie. To już jest pierwsza dobra akcja. Luna, to jest nasz SPO. No i klasycznie, dobra. Pierwsza setka to u mnie klasycznie musi być zmarnowana. Ja się rozkręcam dopiero po czwartym. Patrzcie, Meneses, brzmi jak jakaś przyprawa do Gyrosa i lecimy, Meneses, znowu Raboną, ty jesteś jakiś gościu niepoważny, kurde, ty nie kręć mi tutaj jajkami na boisku, tylko strzelaj brameczki i dośrodkuj ładnie. Jak zaraz cię Viola piznę, to się nakryjesz nogami, gdzie ty mi wlatujesz w pole karne, co to za strzelanie? Kurde, rosyjski komentator już się człowiek robi agresywny, nie? Patrzcie, Benitez, ale wlatujemy w to. Kurde. O, no, Menendez, teraz już musi. No, Menendez musiał tu... Jeszcze jako glebę! Ty, gnoju, ja cię dojadę. Dojedziemy cię z kumplami. Dwoń po kupni będzie ci raźniej spierdzielać, elegancko. 1-0, tak to się robi. Menendez sobie to zrobił jak Pablo Escobar normalnie. Wszystko opracował, wszystko wyliczył i konsekwentnie swój plan zrealizował. 15 minuta, 1-0. Opowiem wam tajemnicę. Kto wy jesteście?
Zresztą przystawcie łóżko, ja wam powiem. Więc tak, ta tajemnica to... Ale nie wiem, czy jesteście gotowi. GÓWIENKO! Normalnie poczułem się jak w podstawówce, takie żarty się robiło kolegom i się mówiło: przystaw łóżko bliżej, ja się skoncentrowałem na zrobieniu super śmiesznego żartu, chociaż to był tak czy siak lepszy prank niż wszystkie pranki Dubiela na jego kanale razem wzięte, więc docencie. Tak, jest wysoce prawdopodobne, że może mi troszeczkę odwalać, ale jest 1:30 w nocy, więc musicie wziąć na to drobną poprawkę. Teraz Tarifenio! Tarifenio, my sobie zrobimy el fake shotto! Tarifenio! Patrzcie, Meneses! Meneses, rozpędzaj się tam, Meneses, i lecimy po dwójkę, Meneses! No i dupa zbita, a nie dwójka, chociaż jeszcze Benitez! Oj, koniec po 45 minutach, 1:1. I nie wiem, co więcej mogę powiedzieć na temat tego spotkania. Trzeba grać, trzeba strzelać, a nie robić jakieś inne fikusy. Zobaczmy sobie, czy ja kogokolwiek z ławki rezerwowych mogę wprowadzić, to ma jakieś tempo. Ty ewentualnie... Nie, ty nie masz tempa, dobra, jednak nie. Czy ty masz tempo? Czy ty masz tempo? Czy tutaj naprawdę... Jak ja ciebie, przyjacielu, mogę przeoczyć, jak ty masz tempo? Jak ty na te warunki, to ty jesteś kozak i to taki, kurde, że szkoda gadać, nie? Dobra, Benitez, czy ktoś tutaj jest jakiś taki... No dobra, my sobie ciebie może zostawimy w jakimś takim odwodzie albo coś takiego, dobra. No w każdym razie ten Trącko jeszcze się na boisku pojawi, jeszcze tutaj namiesza. Spokojnie, zobaczycie, wspomnijcie moje słowa. Czy naprawdę teraz się nie mogłeś spróbować złożyć i uderzyć tego jakoś lepiej, mocniej? Naprawdę miałeś tam sporo miejsca. Dobra, patrzcie teraz, dupniemy w to mocniej niż w Turków pod Wiedniem. No! I to jest upokorzenie, my wbiegliśmy z piłką do siatki, ale powiedziałem, wlecieliśmy mocniej niż w Turków pod Wiedniem, wleciał Sobieski, wlecieliśmy. No i elegancko, no i fajnie, no i pięknie, no i 2:1, no i spoko. Znowu się zaczytałem, patrzę na potwierdzenie i dupa, i 2:2, dobra, chwila koncentracji i sobie strzelimy znowu bramkę. Zasłużona kara zdecydowanie, Tarifenio, dośrodkowanie i my tam to coś próbujemy zgasić, ale coś nie, coś to nie wyszło. O nie, gdzie są moi wszyscy zawodnicy? O nie, Meneses, no nie, no Cerabolo, no ktokolwiek, nie. Aha. A tak na serio, to moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Ja się powoli zabieram za montowanie, jutro zapakowanie i wyjazd. Tak więc żegnam się z wami, ja oczywiście, Nexium z tej strony. Na razie i pa pa, cześć.